Każda msza święta jest dla nas darem, jakie pozostawił Jezus. W tym darze ofiarowuje nam słowo zapisane w Piśmie Świętym i swoje ciało i krew będące pokarmem na życie wieczne. Słowo jest nam dane jako mądrość kierująca w drodze ku świętości, a Najświętszy Sakrament jest umocnieniem wiary i zjednoczeniem z Synem Bożym. Dzisiaj, słuchając słów Ewangelii, powinniśmy się poczuć wyróżnionymi przez Jezusa, ponieważ to właśnie każdy człowiek wierzący jest tym, który dzięki Słowu uwierzył w Niego. Jak ważni jesteśmy dla Jezusa, niech świadczy fakt, że On w tak ważnej chwili swego życia, jakim jest ostatnia wieczerza, modli się za nas. Warto zatem zapytać, a o co się modli? Otóż modli się o jedność wszystkich wierzących. Nie jest to jednak taka zwyczajna jedność, ale ma to być jedność prawdziwa, jaka jest pomiędzy osobami boskimi w Trójcy Świętej. A ta jedność jest niebywała. To jest jedna miłość, jeden duch, jedna wola. Sami ludzie nie są zdolni do takiej doskonałej jedności między sobą. Dlatego jest ona darem Boga. Dlatego o ten dar Jezus modli się gorąco dla wszystkich. I znów można pytać, po co taka jedność pomiędzy ludźmi? Taka jedność rodzi przepiękne owoce miłości, które powinny być widoczne dla innych. Dzięki takiej jedności zwykli wierzący stają się świadkami Jezusa, tak jak apostołowie. Żyją Bogiem, niosą Słowo, niejako kontynuują misję samego Jezusa. Świat potrzebuje takiej miłości. Gdy jej nie ma, to choruje z braku miłości. To, co dzieje się obecnie w świecie, to właśnie wynik braku miłości. Wszyscy wierzący, a już na pewno powołani do kapłaństwa, mają swoim życiem przekonać świat o miłości Boga do człowieka, która objawiła się ona w pełni w Jezusie. Mają zatem przekonać, że Bóg wysłał Jezusa swego Syna do ludzi, by ten objawił im prawdziwe oblicze Boga, a tym obliczem jest miłość. Jezus wypełnił swoją misję w sposób doskonały dzięki zjednoczeniu z Ojcem. Dlatego prosi za każdym z nas, byśmy i my mogli swoją misję wypełnić tak jak On. Jezus dał wszystko, czego potrzebujemy do spełnienia naszego zadania. Ta modlitwa Jezusa jest nie tylko prośbą skierowaną do Ojca. Jezus wypowiada te słowa w obliczu zbliżającej się śmierci i męki. Zatem słowa Jezusa mają znamiona swoistego testamentu. Można powiedzieć, że jedność, o której mówi, jest również zadaniem dla każdego człowieka. My mamy się o nią modlić i starać się ją realizować. W ten sposób Jezus zapewnia nas o tym, że udzielił nam daru jedności, tej jedności, w której sam trwa z Ojcem. Mówi, iż udzielił nam swojej chwały, którą dał mu Ojciec. Umiłował nas miłością, jaka jest pomiędzy nim. Mamy niejako zapewnienie posiadania już tej jedności, bowiem wszystko, co do niej jest potrzebne, już zostało w nas złożone. Naszym zadaniem jest realizować tę jedność. Jezus oczekuje, że poważnie weźmiemy do serca Jego słowa. Otwarcie się na ten dar jedności jest warunkiem apostolskiego charakteru Kościoła, w którym wszyscy mamy swój udział. Tylko dzięki jedności Kościół może zgłosić zmartwychwstanie Chrystusa. Tylko dzięki tej jedności może ukazać światu oblicze Boga, którym jest miłość. Dzięki tylko temu może pociągnąć za sobą zagubione dusze. Moi drodzy, w tych ostatnich chwilach Jezus nie myśli o sobie, ale o Kościele, który powstanie. Modli się za każdego z nas, jednocześnie
wyznaczając nam to modlitewne zadanie. Wyznaję w obliczu Boga, jak bardzo nas obdarował, ale to obdarowanie zobowiązuje nas do czegoś. Nie możemy zmarnować daru, który otrzymaliśmy. Nie możemy zlekceważyć zadania, do którego zostaliśmy zobowiązani. W tej modlitwie widzimy, jak poważnie traktuje nas Jezus. Widzimy, że nasze życie nie jest jak życie każdego innego stworzenia. Ma swój głębszy sens nadany mu przez samego Boga. Pomimo naszej maleńkości we wszechświecie, zostaliśmy wyróżnieni, wydobyci i postawieni niemalże na równi z Jezusem. Bo do jedności Trójcy Świętej zostaliśmy wprowadzeni. Modlitwa arcykapłańska Jezusa uświadamia nam niezwykłość naszego powołania w Kościele. Jesteśmy Jego członkami. Mamy stanowić jeden żywy organizm, który funkcjonuje odpowiednio tylko wtedy, gdy wszystkie członki ze sobą współdziałają. Zatem my mamy otwierać się na ten dar Jezusa, o którym mówi, aby wypełnić daną nam misję. Aby nie być pojedynczymi ludźmi, ale jednością w Bogu. Niezwykłe zadanie pozostawił przed każdym z nas Jezus. A dzisiaj, kiedy dobiega końca kolejny rok waszej wędrówki ku kapłaństwu, trzeba pytać siebie, jak wygląda osobista jedność z Bogiem. I jak wygląda jedność wspólnoty seminaryjnej, będącej przecież obrazem Kościoła. Czas wakacyjny, gdziekolwiek przyjdzie wam go spędzić, ma być dla innych świadectwem waszej jedności z Bogiem, który wybierając was, już w wieczerniku poświęcił czas na modlitwę za was. Dziękując więc za ten kolejny rok formacji duchowej i intelektualnej, pamiętamy o wszystkich, którzy jako wychowawcy, wykładowcy i troszczący się o codzienne utrzymanie tworzą jedność osób zatroskanych o wspólne dobro. Dlatego jako wspólnota złączona jednością powołania dziękujemy im, a zarazem modlimy się, aby tej jedności nie rozbijali, ani nie czynili nic, co byłoby sprzeczne z wolą Jezusa. Czas wakacji niech będzie świadectwem waszego zrozumienia arcykapłańskiej modlitwy, w której widział was Jezus.